Siema moi kochani, witam was w dzisiejszym odcinku. Przychodzi do was dziewczyna z loczkami. Takie sobie loczki nakręciłam. Przychodzi do was dziewczyna z ślicznymi loczkami oraz z pięknym make-upem. Tak. Dobra. Oczywiście po samym tytule widzicie, co jest w dzisiejszym odcinku. Czyli po prostu dzisiaj jest Q&A. Czyli odpowiadam na każdziutkie wasze pytanie. Każdziutkie wasze zadane przez was pytanie. Odpowiadam, kurwa, na każde. Dobra. To... zaczynamy. Tak jak powiedziałam w zapowiedzi Q&A, będę odpowiadał na dosłownie każde wasze pytanie. Zacznę od najnowszych do coraz to starszych. Oczywiście jest 57 komentarzy. Na każdym komentarzu jest jakieś pytanie, które oczywiście przeczytam i odpowiem na nie. I tak jak powiedziałam w zapowiedzi Q&A, odpowiedziany komentarz dostaje ode mnie serduszko lub lajka. W zależności, czy to jest miły, czy wredny komentarz. Więc w sumie no. Więc bez zbędnego przedłużania, kochani, no to zaczynamy. Dobra, pierwszy komentarz. Uwu. Mary, maseczek się nie nakłada na powieki. Czekaj. Zanim zacznę też nagrywać, chcę powiedzieć też, że nie czytałam waszych komentarzy, więc moje pytania, moje odpowiedzi na te wasze pytania to będzie totalna improwizacja. Bo ja wcześniej nie czytałam waszych komentarzy, więc nie wiem, co wy tam napisaliście. Więc no. Dobra, wracając do pytania. Maseczek nie nakłada się na powieki. Jakby ci to powiedzieć? Jakby to, kurwa, odpowiedzieć na to pytanie? To jest, kurwa, moja sprawa. Gdzie, kurwa, nakładam maseczkę, co nie? Może chcę, żeby... kurde, ja nakładam maseczkę i na szyję, i na twarz, i na powieki. Ale może chcę też... bo ja powieki też maluję, co nie? I chcę, żeby moje powieki też były zapielęgnowane. Też chcę, żeby były zapielęgnowane, dlatego nakładam maseczkę na powiekę. I no... nie rozumiem, dlaczego nie można nakładać maseczki na powiekę. No szkurwa, przecież powiekę też trzeba zapielęgnować, bo nakładasz przecież makijaż na powiekę, więc raczej, kurwa, powiekę też trzeba zapielęgnować. Przechodzimy dalej. Jak wyglądał twój pierwszy raz? Ale w sensie chodzi o seks, czy jak? Bo nie wiem. Ja tylko głupiutka jestem. Dobra, mniejsza o to. Ale chyba chodzi o seks, tak? Chyba chodzi o seks. No normalnie, po prostu... robiłam to z kimś, kogo wtedy kochałam. I... no. Pierwszy raz robiłam loda, pierwszy raz robiłam seks z kimś, kogo kochałam wtedy. Więc dziewictwo straciłam z kimś, kogo kochałam, więc nie żałuję tego, wręcz przeciwnie. Cieszę się, że już nie jestem dziewicą, że już pozbyłam się dziewictwa i że nie jestem dziewicą. I cieszę się, że już miałam za sobą ten pierwszy raz właśnie. I powiem szczerze, podobało mi się i to bardzo, było kurwa zajebiście. No, było przyjemnie, fajnie i w ogóle, no, zajebiście było. Ale spokojnie. Po każdym seksie robiłam test ciążowy. Na każdej kresie ciążowej na szczęście była jedna kreska. I no. A ten. Jedna kreska była. O, i zawsze się zabezpieczałam przy seksie. Czyli po prostu nakładałam mu prezerwatywę, jak to robiliśmy po prostu. Przechodzę dalej. Co z Bartusiem? Kurwa, nie wiem.
Kurwa, nie wiem. Nie mam z nim kontaktu, do chuja pana. Nie mam z nim kontaktu. I nie wiem, kurwa, co będzie dalej, bo no, nie mam z nim kontaktu niestety. I nie wiem, jak to zrobić, żeby mieć z nim kontakt, bo kurwa, nie mam go nigdzie, przenigdzie na Facebooku go nie mam. Szukałam go wszędzie na liście zablokowanych. Nie mogłam go nigdzie znaleźć. Ostatnimi czasy dzwoniłam do niego na numer telefonu, kurwa. No, nie odbiera. Nie tylko to, że nie odbiera, ale po prostu w ogóle sygnału nie ma. Nie ma w ogóle sygnału. Dzwonię do niego i piszę od razu rozłączenie, rozłączenie. Albo dzwonię do niego i głos w telefonie mówi takie coś. Nadawca tego połączenia nie przyjmuje połączeń przychodzących. I tak za każdym kurwa razem, to no kurwa. To jakby kurwa normalnie centralnie zniknął z mojego życia po prostu, no kurwa. I nie wiem kurwa co dalej, ale po prostu no nie mam z nim kontaktu. I no nie wiem jak go mieć. Idziemy dalej. Sądzisz o hejterach? Wiecie co? Nie rusza mnie to, ponieważ nagrywa, może ten kanał na YouTubie, ten Misia Meruś, ma no z 2 lata, już ma 2 lata ten kanał, już ma 2 lata, a tak naprawdę nagrywam od wielu, wielu, wielu lat, ponieważ wcześniej mi haker mi usunął 2 razy kanał. Kiedyś mój kanał się nazywał Szalona Mary XD, na serio tak się nazywał, Szalona Mary XD. Ale gdy założyłam 3 kanał, no to wtedy dałam nazwę Misia Meruś. Tak po prostu wpadłam na tą nazwę Misia Meruś. I moim zdaniem ta nazwa Misia Meruś jest lepsza niż Szalona Mary XD. A kurwa, jak miałam ten kanał Szalona Mary XD, no to hej, ty miałam, no jak kurwa, zaczynałam kurwa nagrywać, zaczynałam nagrywać na YouTubie. Były takie początki mojej kariery youtuberskiej, takie początki, to kurwa hejtów miałam dużo, więcej łapek miałam w dół niż w górę i hejtów miałam dość sporo, ale przetrwałam te hejty i po prostu nie poddałam się nigdy. Pierwszy raz straciłam kanał, potem kurwa załamało mnie to bardzo, ale się podniosłam i nagrywałam dalej. Drugi raz straciłam kanał. Kurwa, mnie też to mocno załamało. Zabolało i w ogóle, ale się podniosłam. I dalej nagrywam filmy. Dalej dla was tworzę filmy. Kurwa, to jest moją ogromną pasją i kurwa, nigdy się nie poddałam. Nie poddałam się, czy to hejty, czy haker usunął kanał. Nie poddałam się nigdy. Po prostu walczę do końca do swojego celu. I po prostu w końcu osiągnę swój cel i w ogóle. Ale się nigdy nie poddałam, bo ja te filmy tworzę dla was, od siebie. A naprawdę, wiecie, najwięcej pracy w cokolwiek wkładam, to właśnie w te filmy na YouTube'a wkładam najwięcej pracy, bo to trzeba mieć pomysł, czas, miejsce, nagrać to, zrealizować swój pomysł. Potem to jeszcze obejrzeć wszystko, potem to zmontować, obejrzeć po montażu, cały dzień czekać, aż się film zimportuje. Potem po zimportowaniu filmu dodać film na kanał i wtedy dopiero widzicie film na YouTubie w ogóle. Ale zanim się on pojawi, no to muszę włożyć bardzo dużo ciężkiej pracy w ten film, żeby się w ogóle film na YouTubie pojawił. Muszę włożyć bardzo dużo ciężkiej pracy. No. Przechodzimy dalej. Zrzuciłaś szkołę. Już mówię. Rzuciłam szkołę, kurwa, ponad 2 lata temu. Ale miałam ku temu, kurwa, powody miałam. Miałam ku temu powody. No bo ponieważ, no, nie chciałam chodzić do szkoły. Zawsze moim marzeniem było rzucić szkołę na 18. Kurwa, rzuciłam szkołę mając 17 lat. Przed 18 jeszcze.
A poza tym mnie źle traktowali w szkole w ogóle, że wyzywali od tapeciary, od tego, tamtego, gonili mnie w szkole, kurwa, źle mnie w szkole traktowali i po prostu miałam powody rzucić i rzuciłam. Już nawet nie pamiętam, jakie to powody, ale kurwa, nie żałuję tego, że rzuciłam. Cieszę się, że rzuciłam szkołę. Cieszę się, że rzuciłam szkołę i że nie muszę chodzić do tego, no... Kurwa, nie muszę do tych żadnej budy chodzić i cieszę się, że rzuciłam szkołę, zrobiłam kursy i kurwa mam zajebistsze życie niż kurwa ci wszyscy kurwa co do szkoły chodzą, kurwa nie pojmuję, jak można na chuja do szkoły chodzić, kurwa cieszę się, że tej szkoły kurwa nie mam i no idziemy dalej. Swoich fanów, kurwa bardzo kocham swoich fanów, nawet zrobiłam spotkanie z fanami, na którym było zajebiście. Zrobiłam spotkanie z fanami, na którym było zajebiście. Dość sporo osób przyszło. Każdy kurwa chciał ode mnie zdjęcie, autograf. I w ogóle zajebiście spędziłam. To takie zajebiste uczucie, jak ktoś chce z sobą zrobić zdjęcie, jak ktoś kurde, komuś podpisujesz autograf i czujesz się w ogóle taka sławna. To jest kurwa takie zajebiste uczucie. No tak, kocham swoich fanów. Naprawdę, kurwa. Idziemy dalej. Tako, co uważasz, Misia, na temat strzelanin w szkole? Nie wiem, kurwa. Bo ja już kurwa ponad 2 lata nie mam szkoły, więc. Więc mnie to chuja obchodzi, co się w szkole kurwa dzieje. Bo ja szkoły nie mam. Ale nie wiem jak na to odpowiedzieć, bo kurwa mnie nie obchodzi, co się w szkole dzieje, bo już szkoły dawno nie mam, kurwa, XD, idziemy dalej. Następna osoba. Pierwsze, czy mogłabyś się kiedyś przespać z jakimś przypadkowym fanem? Czy mogłabym się przespać z jakimkolwiek przypadkowym fanem? Jakby cię odpowiedzieć na to pytanie? Jak mi się spodoba z wyglądu? Jak mi się spodoba z wyglądu? I w ogóle jak się w nim zakocham czy coś? No to jak najbardziej, czemu to nie? 2. Ile pączków jesz w tłusty czwartek? Jak najwięcej się da. Jak najwięcej się da, kurwa. Ja pączki jem raz do roku, kurwa, więc w tłusty czwartek jak najwięcej się da. 3. Jaki masz nowy telefon? Samsung Galaxy... Samsung Galaxy A03S, jakoś tak. 4. Czego nauczyłaś się na kursach? Robić tak makijaż. Dobra, że po prostu nauczyli mnie bardziej tak, że najpierw zaczynamy od oczu, nie od twarzy, tylko od oczu najpierw zaczynamy. Najpierw brwi, potem oczy, potem dopiero reszta twarzy. I no. No i szyję też trzeba malować, żeby właśnie nie było odcięcia pomiędzy twarzą a szyją, nie było takiego odcięcia. I dolną powiekę też trzeba malować. Tu jest ten desen. Idziemy dalej. 5. Czy będziesz mieć kiedyś swój sklep, żebyś mogła sprzedawać fanom ubrania z twoją twarzą? O, nie wiem. Bo ja właśnie nie wiem, jak to zrobić, żeby założyć własny sklep. Ja właśnie nie wiem. Nie wiem, czy trzeba mieć na to jakieś fundusze, czy coś. Nie wiem. 6. Tampony czy podpaski? Jeśli już, no to podpaski. Nudesy czy softy? Raczej nudesy, no bo jak kurwa robić zdjęcia w nagliżu, no to już kurwa iść na całość. Softy to kurwa... Softy każdy może zrobić zdjęcie softa, kurwa. A kurwa nudeska to już ci każdy nie zrobi. Nie każdy jest taki odważny, żeby zrobić nudeska. A softy to kurwa każdy zrobi. Przecież w softie kurwa po plaży sobie w softie chodzisz i kurwa nie ma problemu. Stroje kombinujące po plaży chodzisz i nie ma w tym problemu. Ale nudeska? Na plaży nudystów to już nie każdy pójdzie. No, idziemy dalej. Natalia... Pierwsze, kiedy dziecko?
jak najpóźniej. Nie no, może nie na jak najpóźniej, ale kurwa, ja chłopaka nie mam. Jestem 100% singielką, nawet crusha już nie mam. Jestem 100% singielką, nawet nie mam crusha już. I kurwa, dziecko ci z nieba nie spadnie. Żeby mieć dziecko, trzeba najpierw kurwa je zrobić. A żeby je zrobić, trzeba mieć z kim zrobić. Więc no. Dwa. Jak wyglądał twój pierwszy raz? Odpowiedziała na to pytanie na górze. Zajebiście. Zajebiście. Zajebisty był mój pierwszy raz, więc no. Trzy. Kiedy pójdziesz do pracy? Oj, nie wiem, nie wiem. Może i skończyłam kursy, ale teraz czeka mnie kurwa dużo ciężkiej pracy w przygotowaniu 20 kurwa imprezy urodzinowej. Więc no. 4. Dlaczego tak traktujesz rodziców? Przemilczę to pytanie. No kurwa, przemilczę to pytanie. 5. O czym będzie twoja nowa piosenka? A to jest kurwa tajemnica. Tak, to jest tajemnica. Jeszcze kurwa, na razie kurwa wybrałam sobie melodię do tej piosenki i mam tytuł w głowie. I tylko tyle na razie. Zacznę tą piosenkę robić od 600 subów i pojawi się na 700 subów. Więc to jest tajemnica, o czym ona będzie. Idziemy dalej. Oki, ile razy w tygodniu sprzątasz pokój? Jak mam być szczera, 2 razy do roku. Raz kurwa, takie małe porządki, takie no małe, jak rozebranie choinki, umycie półki, umycie okien, no to kurwa, gdy są wiosenne porządki, tak początkiem marca, ale takie duże, porządne sprzątanie całego domu, to kurwa, tylko dzień przed imprezą, albo w dniu imprezy nawet, kurwa. Tylko w dniu imprezy sprzątam w domu, a tak to nie sprzątam tego na co dzień, bo po chuj. Po chuj. O Alicji Arak. Sądzę, że jest totalną szmatą. Ja jej kurwa nienawidzę. No ja pierdzielę. Muszę się kurwa aż napić z wrażenia. Ta dziewczyna, jeżeli mogę ją tak nazwać, bo to jest gówno totalne. Po prostu początkiem listopada tak mi truła dupę i na Instagramie, i na Messengerze. Truła mi dupę. Pisała ciągle do mnie, kurwa. Tak mi truła dupę, że masakra. Tak miałam od niej spam, że to chuj. Co jeszcze? Pewnego dnia, kurde, no, truła mi dupę przez 2 godziny. Fatygowała się do mnie. Fatygowała się do mnie. Kurwa, była u mnie, kurwa, no nie minut, kurwa, 10 sekund. Wypiła moje piwo, kurwa. I po 10 sekundach, to jest kurwa nic, tyle to jest kurwa 10 sekund. Po 10 sekundach, kurwa, musiała już do domu wracać. No to kurwa, po chuj się do mnie fatygowała. A po chuj się do mnie fatygowała, jak kurwa po 10 sekundach musiała już wracać. No to kurwa zmarnowała mój cenny czas, co mogłam co innego zrobić w tym czasie. To jedno, a drugie kurwa Maćkowskiego mi zabrała, szmata jebana, kurwa mać. Kurwa, ona kurwa status związku miała na Facebooku z Bartkiem Maćkowskim, no szkurwa. Pojebała ją do reszty, po chuja ustawiła ten status związku, kurwa. Bo co, kurwa, atencji szuka, czy jaki, kurwa, chuj? Szmata jebana. Szmata pierdolona i kurwa nienawidzę. Idziemy dalej. To pytanie mnie rozwala. Dlaczego prześladuje Skornela? Przemilczę to, ale kurwa, no, ja pierdolę. Takie pytania to po prostu są, no, chujowe. Nie prześladuję go, tylko po prostu chciałam z nim być. Kurwa. A dobra, nieważne, przemilczę to. Nie będę poruszać takiego tematu. Idziemy dalej. Kuba Borowski. Czy będziesz kiedyś w stolicy? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Ja się zwykle nie ruszam poza Wrocław.
zwykle to jeżdżę po całym Wrocławiu, ale poza Wrocław się zwykle nie ruszam. Sama, jeśli już. Nie wiem. Zobaczę. Idziemy dalej. Zunka. Mogłabyś mnie narysować? Uwielbiam twoją sztukę, jesteś moją idolką. Chciałabym tak rysować jak ty. No dobra, no spoko. No to napisz do mnie na Messengerze Maruś Angeluś Lesiak i dam ci znać, czy cię narysuję, czy nie. Ponieważ taki rysunek też dużo czasu zajmuje, dużo przyborów, energii w ogóle. A poza tym ja rysuję osoby tylko te, z którymi mam pewność, że na pewno się spotkam. Bo ja rysuję tylko osoby takie, którymi mogę dać ten rysunek. Ponieważ po co ja mam gromadzić te rysunki u siebie w domu? Wolę je komuś dać, komuś, kogo narysowałam, wolę dać ten rysunek, niż je gromadzić w domu, więc ja rysuję osoby tylko te, które mam pewność, że na pewno się z nimi spotkam. Idziemy dalej. Jakiej muzyki słuchasz? Przede wszystkim żywej. Głośnej, żywej, energicznej. Takiej muzyki właśnie słucham. Głośnej, żywej, energicznej. Takiej, co kurwa... Przy niej spać się nie da. Takiej kurwa żywej. Idziemy dalej. Organizowała imprezę urodzinową w maju. Kurwa, jak najbardziej. Będzie kurwa impra, kurwa na całego, kurwa. Zrobię lepszą imprezę niż Projekt X. No. Taka kurwa impra na całego będzie, kurwa. No. Nie no, zrobię podobną imprezę, co zrobiłam 19, to zrobię tak samo 20 zrobię. No, nawet jeszcze lepiej. Idziemy dalej. Jaki masz kontakt z rodzicami? No spoko całkiem spoko. Idziemy dalej. Co sądzisz o szmacie meteorodowinie i czy chcesz ją znać? Co kurwa? Kto to jest? Nie wiem kurwa kto to jest. Idziemy dalej. Czekaj, nie pierdol, że to już wszystkie komentarze, co? Co myślisz o Adolfie Hitlerze, kurwa? Nie wiem, kurwa, jebać Hitlera. Idziemy dalej. Sorry, kochani, jednak się nie żegnamy, ponieważ... ja neta nie miałam, internetu nie miałam i jeszcze nie odpowiedziałam na wszystkie komentarze. No, teraz muszę odpowiedzieć, bo jeszcze wtedy nie odpowiedziałam. Więc cofam tamto żegnanie, ponieważ no, neta nie miałam, więc wiecie. No po prostu tamto pożegnanie dam na koniec filmu i tyle. Wiktoria. Kiedy przyjedziesz do Warszawy i zrobisz spotkanie z widzami? Ja raczej spotkanie z widzami robię tylko we Wrocławiu. Kiedy nauczysz się ładnie malować? Przecież kurwa maluję się ładnie. Ładniej od ciebie. Czy masz chłopaka? Nie mam. Jestem 100% singielką. Kiedy co? Piosenki Łyk i Bruch. Nie wiem, nie znam tej piosenki. Idziemy dalej. O, tu jeszcze są komentarze. Czy brałaś kiedyś narkotyki? Nie, nie brałam. Czy sprzedały ci się gumki? Czy sprzedały ci się gumki z ostatnich urodzin i czy polecasz? Tak, polecam. I tak przydały się. Co myślisz o osobach pracujących w sekwiringu, prostytutkach, seks, kamerach itp. A nie wiem kurwa, nie wiem jak na to odpowiedzieć, co o nich sądzę, no nic nie sądzę, ale kurwa jak dla mnie taka osoba jest po prostu dziwką. Idziemy dalej. Co myślisz o planie gipersonicznym PiSu? Nie wiem, bo ja się nie znam na polityce i nic nie słyszałam na ten temat.
ale no. Co myślisz o stopach? Co? XD, fuj. Idziemy dalej. Co myślisz o osobach, które podnieca gówno i ja pierdolę. Leje z tego, jak może kogoś podniecać gówno i siki, ja pierdolę, to jest po prostu fuj moim zdaniem. Misia, czy dałabyś mi i mojemu chłopakowi Kubę Radrej, kurwie, z Warszawy, biologistwo na związek, pozdrawiam. Nie wiem, kurwa, jak na to odpowiedzieć. Cześć. Bo ja nie wiem, co to znaczy biologistwo. Nie wiem, co to znaczy właśnie. Narysowałabyś mnie, Meruś, i pozdrowiłbyś mnie Lenę, proszę, Kicia. Pozdrawiam cię, Tako, oraz Lenę. No, idziemy dalej. Kurwa, się ściemnia, pierdolę. O! Pierwsze, zrobisz makijaż tygrysica? Tak, mogę zrobić makijaż tygrysy. Spoko. To będzie po prostu make-up artystyczny na mój kanał. Jak poszły ci kursy? A zajebiście, zdałam je. 3. Zrobisz tutorial na rysunek potrzeb? W sumie mogę zrobić. 4. Robisz rysunki na zamówienie i za ile pieniędzy jak coś? Pozdrawiam Wandę Pozdrowisz Wandę, Andrii i Marię, kochamy cię, buziaczki. Pozdrawiam was. Dobra, muszę się napić. Czy rodzice się czepiają, że palisz? Oj, tak, no kurwa, czepiałem się i to bardzo. Oni mówią takie coś: to ci niszczy zdrowie, to ci niszczy płuca, będziesz chora. Jezu, to tam, to sram, to tak śmierdzi. O Jezu. Na serio, bez kitu. Mam wielki problem, kurwa, do mnie, kurwa. Czy z kim byś chciała nagrać piosenkę? Albo sama, albo z tym debilem, tylko że ja po prostu nie mam z nim kontaktu. Z tym debilem Bartkiem, ale kurwa, ja nie mam z nim kontaktu, więc jak nie uzyskam z nim kontaktu, no to sama nagram i tyle. Czy nienawidzisz kogoś? Tak, nienawidzę Alicję Arek, bo jest szmatą. Jak wyglądał twój pierwszy raz? Ile masz i jakie masz rady dla początkujących? Czemu jest tyle takich samych pytań pod tytułem jak wyglądał mój pierwszy raz? No szkurwa. Normalnie, no kurwa. Robiłam loda sam kutasa. Wkładał mi penisa do cipki. No szkurwa. No normalnie, zajebiście, przyjemnie i w ogóle. Idziemy dalej. Czemu jesteś chora? Zależy na co. Idziemy dalej. Jakie atrakcje planujesz na urodziny? Skąd masz na to kasę? Jakie atrakcje? No to tak jakiś tydzień przed imprezą wyślę każdemu plan imprezy. Ale no, najpierw to będzie pewnie czekanie na wszystkich gości. Potem planuję pizzę. Potem planuję się przejść, bo ja mam takie ogromne podwórko. Mam obok siebie dwa lasy i każdy może się przejść gdzie tylko chce. No potem planuję jakiś tort, planuję ten, który sama upiekę. Planuję też właśnie zrobić właśnie drinki z wódka z kolą i kostkami lodu i to będzie właśnie i właśnie zrobię imprezkę właśnie taką, będzie głośno grała muzyka, każdy może sobie potańczyć, będzie taka kula LED jakby czy coś, żarówka LED będzie i w ogóle i no, to proponuję naprawdę. Idziemy dalej. Czy kochasz swoich fanów? Bardzo, już odpowiedziałam na te pytanie na górze. Pokażę skarpetki dzisiejsze, Kicie. Chwileczkę. Takie czerwone. Idziemy dalej. Czy chciałabyś, byś Meruś robić muzykę itp? No, mogłabym robić, ale też
też mój kanał, tak właściwie, no, wszystko nagrywam na tym kanale. Nie jest tak, że jest tylko makijażowy, albo tylko muzyczny, albo tylko taki. Nie, ja nagrywam dosłownie wszystko, co się da na tym kanale. Więc no. Jak tam życie, Meruś? A dobrze, a u ciebie? Jakiej jesteś orientacji? Jestem biseksualna. Tak, jestem biseksualna. Chwileczkę. Czyli miałam do czynienia z chłopakami i z dziewczynami w swoim życiu. Ale miałam chyba do czynienia z trzema dziewczynami. Pierwszego z chłopakami miałam do czynienia... Ło, kurwa, dużo. Czyli mówiąc krótko, jak tak na takie obliczenia, mniej więcej statystyczne, to jakieś, kurde, 85% hetero, 15% homo jest u mojej biseksualności. Pisałaś jeszcze z doktorem Swagiem? No pewnie. I to jak? Pewnie, że pisałam. Czy będziesz sprzedawać twoje rysunki? No spoko, mogę sprzedawać. Czy kochasz geparda? Tak, kocham, to jest moje ulubione zwierzę. Czy uprawiałaś kiedyś seks? Tak, nie jestem już dziewicą. Czy jesteś... Czemu jesteś taka gruba? Kurwa, nie jestem gruba, sam jesteś gruby. Idziemy dalej. Kurs kilkutygodniowy, raz w tygodniu, nie jest zawodem, to było za proste. Każdy by tak chciał. Czy nie szkoda ci tych pieniędzy? Czy nie żałujesz, że nie chodziłaś do żadnej szkoły i nie żal ci, że porzuciłaś szkołę? No właśnie nie, ja już mówiłam, że się cieszę, że ja szkoły nie mam, że rzuciłam tą szkołę, że lepiej mi bez szkoły niż ze szkołą. No kurwa, nie żałuję tej decyzji, naprawdę. To moja osobista decyzja była i tyle. Czy planujesz wyjść za mąż? Kurwa, chciałabym, kurwa, ale nie mam z kim. Czy kochasz Bartka? Już chyba nie. Chyba już nie. Albo nie wiem, nie mam pewności, ale już nie mam tego uczucia, co miałam kiedyś do niego. Ale nadal trochę jeszcze tęsknię za nim. Jaki jest twój ulubiony zwierzak i dlaczego akurat on? Właśnie gepard, pantera, właśnie taki dziki, duży kot, takimi scenkami, taki żółty z czarnymi cienkami, jest kurwa przepiękny, kurwa, no jest moim idolem po prostu ten kot, ten gepard, ten pantera, no po prostu uwielbiam. Właśnie, no. Wymień trzy miejsca na świecie, które najbardziej chciałabyś odwiedzić i dlaczego? Najbardziej bym chciała odwiedzić USA, czyli Wielką Brytanię na przykład. Nie Wielką Brytanię, tylko USA. No, Hollywood, czy jakoś tak. No, USA. No, tam gdzie twórcy Nickelodeona. Tam gdzie, skąd pochodzą twórcy Nickelodeona. Co jeszcze? Kurde. Nie wiem. Do Hiszpanii bym chciała pojechać, bo tam jest przepiękna niebieska woda. Co jeszcze? Nie wiem dalej. Co zamierzasz robić w życiu po kończeniu kursów? Czy znajdziesz jakąś pracę? Nie mam pojęcia, wiecie? Co będzie dalej, zobaczy się. Ale chciałam jeszcze kursy fryzjerskie zrobić. Odpowiedz mi na swoją ulubioną historię. Nie wiem, nie mam pomysłu właśnie. Czy kiedyś zgoniłaś się po alkoholu? Jeśli tak, to po jakim? Ja kiedyś zgona zaliczyłam, ja pierdolę, i to wiele razy. Kurwa, jak ja najebana w krzakach leżałam, kurwa. Najebana, ożygana, kurde, w krzakach leżałam, kurwa. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, kurwa. Bez kitu. A raz to się nawet po alkoholu w szpitalu obudziłam, kurwa. I nie wiedziałam, gdzie ja, kurwa, jestem.
Co robiłaś w walentynki? Zamówiłam kosmetyki z Rossmana i nigdzie poza dom nie wychodziłam. Jakie są twoje preferencje? Idealny chłopak, idealna dziewczyna. Już mówię. Przede wszystkim wygląd nie ma dla mnie znaczenia, bo jak się zakocham, to każdy jest dla mnie przystojny. Każdy, kim się zakocham, jest dla mnie przystojny, więc wygląd nie ma dla mnie znaczenia. Ale bardzo ważne, że jest przede wszystkim to, czy byłby młodszy, młodsza lub w moim wieku, niższy, niższa lub w moim wieku, niższy, niższa lub w moim wzroście, żeby ten, co jeszcze? No i zajebista z charakteru, zajebisty z charakteru i no. Przede wszystkim taki, co można się z nim napić, napalić, muzyki posłuchać, zajebiście pogadać. Taki, kurde, no, zajebisty właśnie. A to jak wygląda, to już nie ma dla mnie znaczenia, bo jak się zakocham, to każdy jest dla mnie przystojny. Czy ma proste, czy kręcone włosy, czy ma jasne, czy ciemne włosy, czy ma jasne, czy ciemne oczy, czy kurde ma jasną, czy ciemną karnację, no kurwa, czy jest umieśniony, czy nie. To już dla mnie nie ma znaczenia. Najważniejsze, to co miało dla mnie znaczenie, już powiedziałam przed chwilą. Kiedy ostatnio chorowałaś? Styczeń, w lutym nie, ale grudzień, styczeń chorowałam. Jakoś tak. Bardziej styczeń. Nie, listopad, styczeń, jakoś tak. W wolnym tempie zamętem określić można całe przedsięwzięcie, już biegnę przed siebie niczym wypuszczony. No teraz już są wszystkie komentarze odpowiedziane. Wtedy nie były wszystkie, bo ja neta wtedy nie miałam. Dobra, moi kochani, ja się z wami żegnam teraz na serio. To bajo, pa! Tego co ja tu patrzę, to ja chyba już odpowiedziałam na wszystkie komentarze. Kurwa, wszystkie mają serduszko, na wszystkie chyba już odpowiedziałam. Wow. Tyle się stroiłam, kurwa. Już, kurwa, wszystkie komentarze odpowiedziałam. Wow. Dobra. No dobra, no to co? Chyba zakończę ten odcinek, co nie? Skoro już na wszystkie odpowiedziałam. Dobra, moi kochani, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o... nie tylko pod zapowiedzią Q&A, ale pod każdym filmem. Piszcie mi komentarze, co sądzicie o moich filmach. Oczywiście dawać mi jak najwięcej łapek w górę. Oglądać moje filmy przede wszystkim, żeby było jak najwięcej wyświetleń. Subskrybować mój kanał oraz zachęcać każdego do subskrypcji, oglądania moich filmów, każdego zachęcać, waszych przyjaciół, znajomych, rodzinę, kogo tam tylko chcecie, żeby było was coraz więcej subskrypcji, wyświetleń, łapek w górę, komentarzy i tego wszystkiego, żeby moja widoczność była no coraz to większa. No. Czy mam coś jeszcze do powiedzenia? Muszę pomyśleć, ale chyba nie. To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam, no to bajo, pa!